Dzień dobry, witam się z Wami serdecznie, tutaj Orcia. Zostałam sama w domu. Ten tata, mama, Kira pojechali na zakupy. Jestem trochę zmęczona po wczorajszym dniu. Teoretycznie to jest tak, że podróże nie powinny męczyć, no bo co ja robiłam? Siedziałam na dupce w pociągu przez pewien czas i absolutnie tyle. To znaczy, no pracowałam. Pracowałam, ja mam otwartego laptopa, robiłam plan promocji do książki, budowałam całą strategię i harmonogram, bo tutaj bardzo ważna jest terminowość. No i tyle, ale jak wysiadłam, to uwierzcie mi, że mój mózg był zmęczony, byłam przebodźcowana. Somatycznie czułam wszystko w mięśniach, bo ja przebodźcowanie odczuwam jako takie lekkie, ale długotrwałe skurcze w organizmie, szczególnie tutaj w górnej partii ciała, w karku, w barkach. Jak się przespałam, to czuję się taka trochę. O, gdzie mnie postawisz, tam będę stała. Zaraz dojdę do siebie. I plan na dzisiaj jest taki. Tata jedzie na ryby, ja zostaję sama z mamą, więc będziemy nagrywać, będziemy gadać do Was. Chciałam zrobić dzisiaj obiad w postaci lina w śmietanie. Mam zamrożonego lina, zaraz go wyjmę. Mama właśnie pojechała po śmietanę. A co dalej? Nie wiem, może pójdziemy na grzyby. Chciałabym iść na grzyby, ale obawiam się, że to już nie ten czas, ale może, może. Jeżeli Kira mnie weźmie, jeżeli mnie zaprosi psinka do lasu. Trochę się wczoraj o nią martwiłam, bo widziałam, że ten ostatni moment to był taki, że ona absolutnie nie chciała dotyku, absolutnie nie chciała przytulanek i była jakby, nie wiem, boję się użyć tego słowa, żeby nie było opacznie zrozumiało, bo bała się. Później, jak ja się już położyłam i poszłam się lulać, to też unikała kontaktu ze mną, szła do rodziców. Nie wiem, myślałam, że to jest kwestia sprawdzania, czy nie ma gdzieś kleszcza, nie? Bo ona tak reaguje, jak intensywnie ją gdzieś tam, intensywnie, gdzieś ją tam miziam i tak wiecie, w sierść, futerko się zagłębiam, no to wtedy jest prawdopodobieństwo, że matka szuka pasożytów. Poszła do rodziców. Później przyszła z wielkim halo, przytulić się, pospać ze mną, dać buzi i jakoś to poszło, ale byłam zaniepokojona tym, co widziałam. No dzisiaj już jest zupełnie normalnie. Nie wiem, może jest to związane z tym, że prawdopodobnie za każdym razem, jak przyjeżdżam, to lądujemy u pani lub pana doktora. Bo coś się dzieje i może już wyrobiła sobie to skojarzenie i ten nawyk. Aha, matka przyjechała, będzie leczonko. Nic, moi drodzy, ogarniam się, budzę się, zaczynamy nowy dzień. Dzień dobry bardzo, tutaj Orcia, a wy jesteście na moim kanale. Dostałam prezent w postaci kapciuszków. Przepiękne balerinki, rozmiar 39 na 42. Powinny być dobre. To ja ich lubię, bo z nogi nie spadają. Ja noszę 40, więc prawie idealnie środek. 40 na 41 tak naprawdę noszę. To jest wtedy taka stuprocentowa pewność, że trafimy. Kira mi ukradła je na chwilę. I tak ładnie se podrzucała pyszczkiem do góry. I siup, i siup, i siup. Szczeniaczkowi chciało się bawić z Dobry rana. serek kupiłam. Bardzo dobry, Gorgonzola. I ile on kosztuje u nas? W Warszawie? No. Koło 11, tuż 7. 7. 7 groszami No dobra, kosztuje. i kontynuując. Zaraz poprzymierzamy, A wam ale. boczek kupiłam. Tak, przepiękny. Ale. A śmietankę dobrą kupiłam. Piękną, dobrą, idealną. Zaraz poprzymierzamy. A sałatkę dobrą kupiłam. Nie było innej. Warzywna, nie, niedobrą. Dobra. Poprawka. Nie wygłupiam się już. Zaraz poprzymierzamy, zobaczymy, czy są dobre. I będzie chodzone. Bardzo podoba mi się kolor i bardzo podoba mi się design serducha. Dobry, co za bulwers? Taki kawałeczek boczku wędzonego surowego. O zgrozo, ile kosztuje? No ile? 22 zł.
uważam, że może nie o zgrozo jeszcze, bo to teraz takie ceny są, no. Ale porównując do emerytury, to nie każdy sobie może pewnie pozwolić. No ja se kupiłam, ale raz na rok. No ale co? Trzeba coś jeść. Oczywiście, spacer do lasu musi być uskuteczniony. Dzień dobry. Dzień dobry. Bądź grzeczna, bo pałą dostaniesz. Locho mnie pałą. No, tak. To jest locha. Wiecie, nie, co to nie jest? Nie powiem, co to jest. Co? 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 To, no. A to jest tak wygodne, tak leciutkie. Tak, tylko ci się skręca w pewnym momencie. No, jak słabo zakręca. Dwa razy pocałowałam. A jak noga? Całciem, całciem. Doszła do siebie? No, pomówiłam, że to takie zwichnięcie, dzięki Bogu, że... No zobaczycie, jak pięknie las jesienią wygląda. A co to za bestia? Tygrys, to lew jest. Wierzysz, że mnie ludzie uświadomili, że po krzychu to ja w ogóle nie dziedziczę? Nic? W pierwszej kolejności rodzice, dopiero jakby was nie było. I faktycznie... No tak. To ja nie wiem, co mi się ubzdurało, że po 1/3. Nie, rodzice pierwsi. No, no. Wiecie, to u nas absolutnie nie ma znaczenia, bo i tak rodzice się rzekają. Ale to tak naprawdę notariusza to nie ja powinnam załatwiać, tylko wy. Tak, wiem, że notariuszem szybciej niż sprawa o stwierdzenie nabycia spadku, to już dawno wiemy. No dobra. Ogólnie to trzeba to ruszyć, ogarnąć. Trochę mnie przytłacza ostatnio ilość rzeczy takich formalnych do pozałatwiania. No trzeba, wiem. Szczerze mówiąc, po co ci to? Ale też muszę się z Arturem wyprztykać i to już pozałatwiać, żeby i on miał czystą sytuację i żebyśmy my miały czystą sytuację. Tylko też dla jasności, bo później są niedomówienia i tak. Generalnie chodzi o tę działkę i tutaj, jeżeli chodzi o status prawny, to jest taki, że tu 75% udziału w ziemi było moje, 25% było Krzycha i tutaj jest kwestia tylko stwierdzenia tego 25%, przerzucenia tego udziału na mnie i sprzedajemy. Po co nam ta ziemia? No po co? Nie. Dlatego, że ja uważam, jakby było was dwoje, to jakby ona jeszcze trochę była. Po co? Nie wiem. No, zawsze to jest inwestycja, mamo. Tak. Lepiej mieć ziemię niż kasę. Ale z drugiej strony, my obecnie mamy dosyć duże potrzeby ekonomiczno-finansowe. Bo i tu trzeba zrobić. I na Ursynowie już też trzeba robić. No. Tu stawiamy kropkę. Tak, no nie ma to tak. Też nie chcę o wszystkim mówić, o wszystkim roztrząsać, o planach. Dlaczego tak? Ale my miałyśmy... No to choć tam wyjdziemy. Wyjść na krzywy, bo traktory jadą mnie. Pierciuś! A to tu? Nie, pojechały prosto. No dobra, nie tędy. Ja to idę tam, gdzie nie ma krzaków. Ja sobie będę chodziła bezpiecznie dla nóżek. Grzybów też nie znajdziemy, ale to nagrywam. Zaraz będziemy gadać, sekundę. Mówiłam, że grzybów i tak nie znajdziemy, i tak nie znajdziemy, ale połazimy. Szczęśliwy pies realizujący swoje pragnienia życiowe przed wami. Bestia w naturalnym środowisku. Drapieżnik, jakich mało. Babcia, czy ty nie wiesz, że dzieci i kobiet w ciąży to na wojnie się nie rusza? Ale ty miałaś serce takiego malucha? Tak, miałam serce, bo on by w nocy zmarł. A u ciebie będzie miał ciepełko na kaloryferze. Tak, u mnie będzie miał ciepełko. Ale jeszcze trochę widzę, skoro takiego znalazłam w trawie. To ma ślaczek, nie? Tak.
Mi się, moi drodzy, grzyby już nie pokazują. Najwyraźniej swoją dolę wyzbierałam. Ani jednego więcej. Piękne muchomory widzę. Mogę się nimi nacieszyć wizualnie. Może zbierać niekoniecznie. Ale cóż. Naprawdę nie mogę narzekać w tym roku. Mamy bardzo dużo grzybów. Byłam częścią tego grzybobrania. Dużą częścią. Jestem z siebie dumna i zadowolona. A teraz mogę tylko podglądać, jak pani mama takie malutkie babyki znajduje. Nie wiem gdzie, nie wiem skąd, nie wiem jak. Niby nie widzi. Mhm. No zobaczcie, jakie są przepiękne. Cieszą oczy? Pewnie, że cieszą. Mama tam na pewno znajdzie coś. Ale jeżeli chodzi o mnie, to wydaje mi się, że zostało mi zaangażowanie w wypatrywanie tych grzybów. Stąd to, że już ich nie znajduję. Swoje nazbierałam. Cieszę się w tej chwili już zupełnie innymi rzeczami. Tymi pięknymi muchomorami. Przepięknym, już porobionym polem. Tym, że Kira może sobie po polu pobiegać i wiem, że nikomu nie przeszkadza. No jest ładnie. Jest fajnie. Tym, że mogę być bez makijażu. Tym, że dobrze mi ze sobą. Tym, że słońce dzisiaj świeci, jest ciepło. No nic, tylko się cieszyć. No jak nie pięknie, jak pięknie. Zobaczcie, jakie fajne chmurki. I dziki pies. Dziki las. A tam gdzieś pół dzika babcia. Moi drodzy, fajnie popitalić, fajnie pogadać, ale nie zauważyłam, że mi się przerwa kończy. Tam daleko jest mama. A staram się, jeżeli chodzi o pracę i czas pracy, być bardzo mocno zdyscyplinowana i wiedzieć, że w ciągu dnia mam, robię sobie ogólnie pół godziny przerwy dnia pracy, w ciągu dnia pracy. O. Pół godziny przerwy. Dzisiaj nie na obiad, tylko na spacer z Kirą, ze względu na to, że jest mama. I obiad jakiś razem później ogarniemy. Niemniej mam 7 minut do końca i faktycznie chciałabym być za 7 minut już przy komputerze i pracować. Więc lecę, mama idzie z Kirą powoli. Zasapanka. Dobrze jest, 3 minuty przed czasem, zdążę się szybko napić i przebrać. O malowaniu chyba już nie ma za bardzo mowy. Chociaż może, jak się pośpieszę bardzo. O, o! Tu pies sąsiadów do nas przyszedł i zaczepia Kirę dosyć mocno. Nie, papi, nie wolno. Zostaw Kirę. Kira nie chce się z tobą bawić. No tak, a tak, wiem, strasznie jest nietowarzyska, ale ty jesteś zbyt towarzyski w stosunku do niej. Misiek, nie sikaj mi na kwiatki, bo mi spalisz. Kirutkę też zostawiamy. Nie dotykamy Kiry. Papi, ja cię bardzo lubię. No, ale nie. No już, już, przestań. Dziękuję panu, do widzenia. Wracasz do domu. No, był papi, tak. Papi był. Chciał się bawić, tylko on się inaczej trochę bawi niż ty. Pewnie. Z racji, że dzisiaj jesteśmy tylko we dwie z mamą, to obiad robimy pod siebie i będzie to liń w śmietanie. Pierwszy raz go będę robiła, kombinuję, kręcę, cuduję bardzo, wiem, natomiast czemu nie próbować? Dzieci ma się tylko jedno. Liń się rozmroził, bo miałam zamrożonego, natnego, tak żeby jeszcze wysmażyć troszeczkę ości. Te drobne się wysmażają. Później wyjmę rybę z patelni, przesmażę cebulę, może odrobinę pora, opruszę znowuż mąką, śmietana do tego, później włożę z powrotem lina i gotowe. Natka pietruszki. I chyba brakuje mi w tym wszystkim, w całej koncepcji, na to jakiegoś takiego przełamania smaku, ale czym, jak, nie wiem. Lin już jest w soli, w pieprzu zwykłym i odrobinie pieprzu ziołowego. Solą oczywiście, opruszyłam go również solą i mąką.
Tutaj jest już przygotowana. Tutaj mam przygotowaną już sałatkę do obiadu. A tu roztopione masło na patelni i kładę lina. Lin smaży się przepięknie, nie tylko pięknie. Jeszcze chwilę z tej strony zdejmuję, wrzucam cebulę i działamy dalej. Cebula zesmażona, teraz chwilę się praży z mąką, za chwilę wjeżdża tutaj natka pietruszki i śmietana. I voilà, gotowe, przełamałam odrobiną suszonych pomidorów, natką pietruszki i wygląda jak widzicie. A dzisiaj, żeby to uratować na mój smak, bo on jest dobry, bardzo dobry, tylko ja nie lubię takiej cebulki mocno przypieczonej. Nawet to nie jest mocno przypieczona, to jest taka w sam raz, tylko ja lubię taką do śmietanki odrobinkę dodać. Więcej? Tak. I będzie... Ale to będzie rzadszy sos. Nie, wiesz co, on jest tak gęsty, że jego nawet trzeba troszeczkę rozcieńczyć. To jeszcze ja spróbuję, zanim no, cokolwiek dobrze. Słuchajcie, wracam do Warszawy. Jak widzicie, widoczność taka średnia, bym powiedziała, nawet bardzo. Jutro jest piątek, a w sobotę znowu idę do Krakowa. Ja już w Warszawie, moi drodzy. Za chwilę przede mną dosyć stresujący moment. Mam jedną bardzo, bardzo ważną rozmowę biznesową. Niepokojące to jest. Ale tak jak mówię, ostatnio bardzo dużo się tego wszystkiego nawarstwiło i są te moje takie lęki, obawy. Ale jak zawsze będzie dobrze. Musi być. Moi drodzy, wróciłam, tak przemarzłam, jest mi tak zimno, tak nie wytrzymuję już. Zastanawiam się, czy nie wyjść do wanny i do gorącej wody się nie rozgrzać trochę. Walczę. Walczę sama sobą i nie wiem, co zrobić. No, totalnie przemarzłam. Leżę w dresach pod kołdrą i jest dalej masakra.